Jak sprawdzić kolejkę druku i anulować zadania drukowania w systemie Windows 11. Jeśli próbujesz drukować z komputera, ale nic się nie drukuje, komputer zachowuje zadanie drukowania w kolejce druku. Aby uzyskać dostęp do kolejki druku, wyszukaj i otwórz aplet drukarki i skanery z paska zadań. Wybierz drukarkę z listy drukarki i skanery aby otworzyć ustawienia. Wybierz opcję Otwórz kolejkę wydruku w ustawieniach drukarki. Zostanie wyświetlone okno kolejka wydruku. W oknie kolejka wydruku można wstrzymać lub anulować zadanie drukowania. Kliknij prawym przyciskiem myszy żądane zadanie drukowania w kolejce druku i wybierz z menu rozwijanego opcję Anuluj lub Wstrzymaj. W wyskakującym okienku wybierz opcję Tak, aby potwierdzić wybór. Więcej pomocnych filmów można znaleźć na naszym kanale pomocy technicznej HP w serwisie YouTube.